Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. GRB201AER. W ogóle seria GRB200 jest serią, która miała być zaprezentowana już jakiś czas temu u nas w Polsce. Gdzieś tam jakieś modele się pojawiały. Na pewno był prezentowany przeze mnie przecież RAV, czyli wersja limitowana. Natomiast na ten zegarek przyszło nam czekać naprawdę troszkę czasu. G-Shock Polska, pięknie dziękuję za udostępnienie tego GRB201AER do nagrania. Zegarek do mnie dojechał, tak się on prezentuje, zobaczcie, są pewne elementy, które bardzo mi się podobają w tym zestawieniu kolorystycznym, są również takie, które ja osobiście bym poprawił i może zaczniemy od tego, co bardzo mi się w tym zegarku podoba. Bardzo podoba mi się zestawienie czarnego bezela z włókna węglowego, które pokryte jest białymi napisami G-Shock Comp Alti Protection, natomiast tutaj Display Mode Sensor są i Connect są już troszeczkę mniej widoczne. I to może osoby, które oglądają i śledzą mój kanał, będą troszeczkę zdziwione, bo ja jakby zawsze jestem za tym, aby te elementy na bezelu, nazwijmy to, na nakładce koperty, czy ona jest stalowa, wykonana z tworzywa, czy posiada taki oto o-ring z włókna węglowego, to zawsze jestem za tym, aby tych napisów nie było widać. Natomiast w tym konkretnym wypadku ten element przykręcany od góry jest wykonany w takim bardzo przyjemnym połysku, dzięki czemu zastosowanie białego napisu G-Shock Protection Comp i Alti idealnie zgrywa się nie tylko jakby z tym, w jaki sposób oczy użytkownika odbierają ten element zewnętrzny, ale również z tym, że indeksy w tym konkretnym modelu, w tej wersji kolorystycznej wraz ze wskazówkami bardzo pięknie korelują z tymi białymi napisami. One są białe, one są bardzo widoczne, one bardzo rzucają się w oczy, dzięki czemu uważam, że ten zegarek, jeżeli chodzi o wskazania czasu przez wskazówki, jest zegarkiem bardzo, bardzo czytelnym. Do tego dochodzi nam oczywiście negatywowy wyświetlacz, ale jak dobrze widzicie, ja tutaj oczywiście wspomagam się sztucznym światłem, natomiast wydaje mi się, że w tym wypadku z odczytami nie będzie również problemu. Więc użytkownicy stawiający na nie tylko komfort użytkowania, ale także na jakość odczytów powinni być tutaj bardzo zadowoleni. To, co bardzo podoba mi się również, to taka troszeczkę odskocznia od tej czerni, czyli pasek. Pasek generalnie jest przedstawiany jako pasek czarny, natomiast w takim bliższym zestawieniu tutaj z tą czernią bardzo w połysku, która znajduje się na tym zewnętrznym elemencie, dla mnie osobiście ta czerń wpada delikatnie w taką szarość. Inaczej jest tutaj ze sprzączką. Ta sprzączka wykonana z tworzywa, to już wiecie. Ona jakby wydaje się być bardziej, dziwnie to zabrzmi, czarną. Natomiast sam pasek, tutaj jest to świetnie widoczne, składa się z tej zewnętrznej części jakby z dwóch elementów. To jest ten wewnętrzny element, który wydaje się być bardziej matowy, przez co wydaje się być również bardziej czarny. Natomiast ten element, który jakby pozostała część paska, która okala ten prostokątny element jakby nałożony na zewnętrzny, tą część paska wpada dla mnie w taką delikatną siwą czerń, tak? Takie mam odczucia. To, co bardzo podoba mi się również, to zastosowanie tego napisu Shock Resist w takim znanym, ale może w tym wypadku nietypowym miejscu, z uwagi na elementy mocowania paska. Widzicie, jak to fajnie wygląda. Gdzieś tam skojarzenia tutaj mnie osobiście nasuwają się z tych elementów, które stosowane są we Frogu GWFD1000. Może troszeczkę popłynąłem, ale gdzieś tam jakieś skojarzenia się tutaj u mnie w głowie na ten temat rodzą. To, co również podoba mi się bardzo, to ten środkowy przycisk, który odpowiada za podświetlenie tego czasomierza, natomiast jest on wykonany zupełnie w innym kolorze, właśnie w takim bardziej szarym. On przełamuje czerń górnego tutaj elementu tej nakładki na bezel, nakładki bezela, nakładki koperty, właśnie z tą szarą czernią, która zastosowana została na pasku. To, co bardzo podoba mi się również, to te zewnętrzne śruby, które one są w kolorze srebrnym i tak naprawdę nie wyobrażam sobie, jakby akurat w tym modelu były w kolorze czarnym. Sami zwróćcie uwagę, proszę, że ten przycisk Alti, który jest tutaj również wykonany z powłoką taką srebrną, świetnie powoduje, że ta górna część koreluje ze sobą naprawdę bardzo idealnie. Natomiast to, co nie podoba mi się, no to nie podoba mi się tutaj ta szlufka. Jest to szlufka wykonana zapewne z wysokiej jakości materiału, natomiast ja osobiście uważam, że ona jest zbyt standardową szlufką. Nie wiem, jak inaczej, jakiego właściwego słowa określić, ale
Ona nie do końca do tego czasomierza mi pasuje. Tutaj o tej sprzączce, no też rozmawialiśmy, prawda? Jest też wykonana z tworzywa, część osób sobie chwali, część osób wolałaby, aby sprzączka wykonana była z metalu, ze stali. Tak to wygląda. To, co również nie podoba mi się aż tak bardzo, to jest ten dekiel. W sensie takim, że cena katalogowa tego zegarka oscyluje chyba w granicach 1200-1300 zł. I moim skromnym zdaniem, jeżeli chodzi o ten dekiel, to powinien on być jednak troszeczkę lepiej wykonany, aniżeli ten dekiel konkretny, który tutaj widzimy w GRB200. Oczywiście, ja wiem, że tego elementu nie widać, natomiast uważam, że jeżeli płaci się już 1000-1200 zł za zegarek, to fajnie byłoby dla użytkownika, żeby ten dekiel był wykonany troszeczkę inaczej, prawda? Tutaj bardzo często wy osobiście zwracacie uwagę na te dekle, które są zastosowane chociażby w tych modelach GWM5610. On jest tam taki bardzo ostro grawerowany, jest wykonany chyba zupełnie z innego rodzaju tutaj materiału. Ten wydaje się być taki naprawdę. Brakuje mi słownictwa, ale nie do końca dopracowany. O, to jest takie moje osobiste zdanie. Natomiast sam zegarek, myślę, że będzie zegarkiem wygodnym z uwagi na jego rozmiary, prawda? Jak założymy sobie mój nadgarstek około 18,5 cm, to jak sobie przymierzałem, nie pamiętam już, jak wersja RAW leżała, w sensie nie mogłem sobie jakoś w głowie uzmysłowić, musiałem ten zegarek przymierzyć, bo oczywiście ja wiem, że zawsze filmik można sobie odpalić. Cała recenzja tego zegarka jest dostępna. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o gabaryty, to jest to taki zegarek w sam raz, bym powiedział. Jeżeli chodzi o czytelność, zwróćcie uwagę, proszę, tak jak wspomniałem, wskazówki, indeksy naprawdę rzucają się bardzo w oczy. Ja wiem, że dla niektórych osób może to być wadą, ponieważ jakby wybierają zegarki bardziej stonowane, gdzie te elementy nie są tak widoczne, ale jeżeli chodzi moim zdaniem o to, że właśnie w tym konkretnym modelu coś musi rzucać się w oczy, to właśnie te indeksy, te wskazówki, a także te napisy na górnym bezelu. Jeżeli chodzi o funkcje, no bardzo często dostawałem zapytania o modele, które byłyby alternatywą dla Madmastera GGB100. No tak naprawdę jest jeden ProTrek, w tej chwili już nie pamiętam, 50 chyba, natomiast ten GRB200, tak jak wspomniałem w recenzji Rafa, posiada funkcjonalność GGB100. Różnią się tutaj zdecydowanie designem, wyglądem te dwa zegarki, czyli GRB200 Gravity Master i GGB100 Mad Master. Natomiast jeżeli byście pobawili się wszystkimi funkcjami, tutaj zachęcam, jeżeli jakiś zakres obsługi tego zegarka jest niejasny, zachęcam do tego, abyście zajrzeli na jedną z moich playlist GGB100 Mad Master. Tam jest wszystko o tym zegarku, filmów jest naprawdę sporo i myślę, że jeden do jednego możecie sobie pokombinować. Tak naprawdę recenzja GGB100 była podzielona ona chyba na 4 odcinki plus jakieś 4 plus jakieś dodatkowe filmiki, więc naprawdę włożyłem w tą recenzję kawał roboty i po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu, aby funkcjonalność, która jest w zasadzie 1 do 1, powtarzać również z Gravity Masterem GRB200. Postanowiłem natomiast dla Was porównać zegarek z tymi, które myślę najbardziej zawsze siedzą w głowie, jeżeli ktoś będzie decydował się na zakup GRB200. Oczywiście Rangeman GW9400. O funkcjonalności nie będę się tutaj rozpowiadał, jest również taki filmik dostępny GW9400 versus GGB100. Tutaj decydują w zasadzie elementy designerskie, elementy tego, co komu się bardziej podoba, czy stawiamy na, w cudzysłowie, stary mechanizm, czyli TAF Solar Multiband 6 Triple Sensor. Czy stawiamy na nowość, nowe elementy, nowy design, tak? Quad sensor, czyli liczenie kroków. Mamy tutaj również wysokościomierz, kompas, barometr i jeszcze kilka innych ciekawych elementów. Nie ma tutaj oczywiście TAF Solara, a także kalibracji drogą radiową, jest tylko kalibracja poprzez system Bluetooth. Jeżeli chodzi o zestawienie, zobaczcie, te zegarki są wielkościowo naprawdę do siebie zbliżone. Jeszcze ten element, o którym nie wspomniałem, a który bardzo mi się podoba, to rozmieszczenie niesymetryczne jakby tych przycisków z prawej strony GRB200 i to, że mają one zupełnie inny kształt aniżeli przyciski, które umieszczone są po lewej stronie koperty.
Bardzo mi się to podoba. Są oczywiście takie detale, do których człowiek gdzieś tam dojrzewa, które zaczyna dostrzegać po jakimś czasie. No dopiero teraz rzuciły mi się w oczy te czerwone podkładki pod te śruby trzymające pasek. To też robi niesamowitą robotę i zapewne takich elementów gdzieś tutaj jeszcze możemy się dopatrzeć. Ale na taki pierwszy rzut oka, o, zestawienie właśnie z Rangemanem, tak? Czyli wielkościowo bardzo, bardzo zbliżone do siebie zegarki. Zachęcam Was, abyście troszkę pokopali na moim kanale, jeżeli chodzi o filmy. Jeżeli nie macie ochoty szukać po jakby w tej mojej filmotece dostępnej, to wystarczy zawsze na stronie YouTube, w wyszukiwarce YouTube wpisać Matej i na przykład GGB 100 albo GGB 100 Matej i wtedy powinny wyświetlić Wam się wszystkie filmy odnośnie tego konkretnego modelu. No i tutaj również zegarek, który pewnie będzie gdzieś tam brany pod uwagę, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, tym bardziej, że GWG 1000 Mudmaster pojawił się po raz kolejny. Pewne modele, czyli ten na zielonym pasku i ten podstawowy czarny, dojechały gdzieś, również są dostępne w tej chwili u autoryzowanych sprzedawców, więc jakaś tam partia udało się, żeby do nas dojechała. Ceny są dużo niższe aniżeli na samym początku, no ale zegarek jest już jakiś czas dostępny na rynku i stąd to wynika. Jednak jest nadal jakaś tam, powiedzmy, przepaść cenowa, jeżeli chodzi o zestawienie GWG 1000 z GRB 200 czy GGB 100. Natomiast moim jakby zadaniem, tutaj celem, jaki sobie postawiłem, to jest przedstawienie Wam tego zegarka. Ja nie będę namawiał Was na zakup tego czasomierza, ja po prostu mogę Wam powiedzieć, jak mi się on podoba, co mi się w nim podoba, co mi się w nim nie podoba, jak będzie leżał na nadgarstku, więc to są elementy, które mam nadzieję udało mi się w dzisiejszym krótkim klipie przedstawić. No zobaczcie, tutaj jeżeli chodzi o wielkość, to oczywiście zdecydowanie na korzyść GWG 1000 Mudmastera. Jeżeli chodzi o materiały, z jakich wykonane zostały te dwa czasomierze, to tutaj jeszcze jest jedna zasadnicza różnica. Mamy tutaj szkiełko szafirowe, tutaj oczywiście nie ma szkiełka szafirowego. Rangeman GW9400 również nie ma szkiełka szafirowego. Pasek, bardzo podoba mi się również pasek, jego elastyczność. A także ta faktura jakby pod palcami powoduje, że jest to pasek, który jednak do tej pory moim zdaniem nie był spotykany w innych modelach, tych powiedzmy no do 1000-1100 zł w G-Shocku. Wersja RAV chyba właśnie miała bardzo podobno, ile nie taki sam pasek w innej wersji kolorystycznej oczywiście, ale chyba już wtedy nawet mówiłem, że ten pasek jest godny uwagi i naprawdę może powodować, że komfort użytkowania GRB200 znacznie wzrośnie. Natomiast no mówię, szlufka, sprzączka, to już jakby do Waszej oceny. Pokażę Wam jeszcze podświetlenie na końcu filmiku. Liczę na Wasze komentarze, na Wasze opinie. Co sądzicie? Podoba Wam się ten Gravity Master GRB200? Jeżeli chodzi o funkcjonalność, tak jak wspomniałem, system Bluetooth na pokładzie łączy się automatycznie 4 razy na dobę według harmonogramu z Waszym smartfonem po zainstalowaniu aplikacji G-Shock Connected, więc naprawdę wszystkie te elementy dotyczące obsługi aplikacji są dostępne na moim kanale GGB 100. Inne modele wyposażone w system Bluetooth możecie sobie pooglądać, poczytać. G-Shock Polska, jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję za użyczenie tego nowego GRB200 do nagrania. Liczę na Wasze komentarze. Jest nas coraz więcej, bardzo mnie to cieszy. Ponad 13,5 tysiąca, jeśli dobrze pamiętam, subskrybentów, za co bardzo serdecznie dziękuję. Rośniemy w siłę, G-Shock rośnie w siłę, jaramy się tymi zegarkami razem, tak więc za to Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, dużo zdrowia i do następnego filmu. Cześć!